highway, jedziemy w stronę miasta. Co jest, kuźwa? Sztuczka! Wszystko dobrze? Żyjesz? Nic ci nie jest? O Jezu! Co to się stało? Bo wezmę strażaku! Możesz! Co się stało? O Boże! Boże święty! O kurwa! Grupy, które pana. Ja panu poproszę, żeby pan stanął tutaj. Może pan stanąć tutaj, żeby. O, tak, żebyśmy wszyscy dobrze pana słyszeli. Przed nami tam. Super. A w jaki sposób, kojarzę? No, tak czy inaczej, Don Luciano nas w mieście jest znany. Tylko jaki nie Don wiem. Luciano? Nie byłem przekonany. No, dziadka kojarzę. Prawa ręka Don Luciano. No skąd pan mnie kojarzy w ogóle? Jak ty się nazywasz? Paul Hooper. Ile jesteś w mieście? Około tygodnia. W telewizji o was mówią. Naprawdę? Co to za akcja w Matrze? A w jakiej telewizji? Ja nie wierzę w takie rzeczy w ogóle. Nie wierzę. Ostrzegam pana, jeszcze jedna odzywka w takiej formie, zostanie pan zatrzymany za obrazy funkcjonariuszy. Zamknij mordę się! Panie Wiadro, pan wyjdzie z pojazdu. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Panie bratan, zawiodłem się do panu. No słyszałam bociana, trochę robił tak tu w drzewo, tak słyszałam dziobem. O niezły bocian. W drzewo. Stary. To jest dzięcioł. A dzięcioł, tak, o to ja mi chodzi. Nie, dobrze. Idźcie tu we trzech, ja sobie dam radę. Dobra, idziemy. O, to wow. Chyba nie dali rady. Dobry. A ty co mi nie przeszkadzajcie? Ja się zastanawiam, czy się nie zajmiesz tym, co się dzieje za tobą. Pan mnie patrzy. Zajmie się pan kupetą. Co się stało? Dobre pytanie. Dobry. Ciekawe, skąd masz ten kurwa. No wyobraź sobie, troszkę wyobraźni. A, wyobraź, dobra. Imersja, tutaj, panie Łukasz. Tutaj delikatnie ci po ucie go przykładam, żebyś nie miała siniaka. Tutaj tak delikatnie. Poprawny. Ci. Ulga, czujesz tą ulgę, tak, tutaj? Mhm. Mhm. Jeszcze troszkę chcesz tutaj? Mm-mm. Tutaj. Już nie chcesz już więcej? Na pewno? Na pewno. Możesz wyciągnąć to z buzi, jak ci to robię? Naprawdę, to się traci to momentum, tą chwilę, jak ci to robię, a trzymasz coś w buzi. To się nie da. Ja się nie mogę skupić. Co ty, co tam jest? Co? O, on ma ptaka w szprychach, albo... Co? Widzisz to? On ma człowieka w szprychach. Pod kogo to co jest? Co? No... Nie widzisz jaki... Ja nic nie widzę. O mój Boże! O! Wszystko w porządku? Halo? O! Jezus! No! Pan go zostawi! Halo! Pan nie, ty teraz wszystko w porządku? No! No! Człowieka przyjeżdża! No nie! Dobry, ale co to? 47. Witam. Halo? Znowu odchylił.
Nie. Oho! Co mu się stało? Widzi to pan? Co jest? Co mu się stało? LOL. Ty to wyglądało, jak on by strzała dostał. No. Co jest? Ty, on jakby one-tapa dostał. Sztuczka! Że pan nie miał światła. No wszystko się zgadza. No tak, zgadza się. Pewnie. Wszystko się zgadza. Zawsze, kurwa, się zgadza. Wy to wciskacie takie bajki jak, nie wiem, jak te Krainy Lodu, kurde. Jakieś youtuberzy, czy Kubuś i Puchatek, nie? To nie jest dobre. On się może zaciągać. On nas już dawno widział. Ała, oczy. Sztuczka! Ała! 2 plus 1, 50. 2 potwierdzam. A wy co, nie szanujecie radiowozu? Ała. Ała. Jednak neguję. Ała. Co to za nieposzanowanie radiowozu? Ała, szefie! Ała, no! Ała! No! Ała! Ja pierdolę, dobra, idę. Boli! Ta! Jeszcze! Iwanek mówi, że futro widział, Iwanek mówi. A Iwanek, te Kali powiedział, że... Kali, zjadłeś pimpka? No zeżar go, no. No to żeś pa zarobił, no. Jestem na chwilę i po dobra. Premio. Jedno wspomnienie. Jadę, nie. Ojoj, ała. A nie cała jest, tak? To dobrze. Ktoś musi zapłacić. Za co mam pociągnąć? Za kapelusz. Odwróć się. Dobrze, ciągnę, uwaga. O! Super! Dziękuję bardzo. Nie wydawaj takich odgłosów, kurwa. Och! Ja mi się wydaje, że taka medytacja mu się może bardzo przydać. Nie! Oj, ja... Co jest? Dobrze, że na niego wjechałaś, dobra. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. 18 do... To super. Dobrze, to torba moja leży, ściuchy tu spakuję. Właśnie nie wiem, co robić w to. Hej no! Stój! Stój! Ubezpieczaj! Ała! Jeszcze tego auto nawet nie widziałem. No ja też nie. Aha. Zatrzymaj się, że na pobocze! Zatrzymaj się. Czemu ja? O co ci chodzi, pan? Ci pomogę za chwilę, chopie. O co ci chodzi? Jajco, zatrzymaj się. Ale ja nie wiem, te bandyci jacyś mnie gonią. Na pobocze. Chopie. No, coś słabo. Bandyci. Słabo. Unfall, chopie, unfall. Gonią mnie jacyś bandyci. Ała. Auć. Aj! Prawie Czech! Nie podchodzi się tutaj, ręce do góry, wszyscy podnosicie. Dobra, ale o co wam chodzi? Na jakie podstawie w ogóle?
Wszyscy podnosicie ręce do góry i się nie ruszacie, tak? Plecami się odkręcacie, zaraz wyjaśnimy. Nie wyjaśnimy, bo to jest terror, to jest jakiś terror, człowieku. Idziemy sobie bez podstawy, nas zatrzymujesz. Powiedz, dlaczego mnie zatrzymujesz, człowieku. Słuchaj, celuję do ciebie czterech funkcjonariuszy, jak zaraz się nie odkręcisz plecami, dostajesz kulkę w górę. No strzelaj do Polaka. Odkręcasz się plecami, tak czy nie? Kolega tak samo. Stoi! 50 zależy od pleców. Łapcie ich, ja idę po ostatni GPS. Jedna osoba nie zostanie jeszcze z tym zatrzymanym. Stoi! Elo, wy nigdy mnie nie złapiecie. A! Już wolę spaść. Ała! Ale speedy do EMS. 90-97. 97 zgłasza. Jest potrzebny nurek. O, siemano, tylko nie mogę wejść, gościu. Musisz mnie rozkuć. Jak mam się rozkuć? Tu są. A, nie masz kajdany, kluczyków. Logan, wszystko w porządku u ciebie? Wysiadaj, nie wsiadamy. Ogarnijcie podwójne standardy na wyspie. Ogarnijcie podwójne standardy na wyspie. Naprawdę, dajecie dupę totalnie tutaj, nie? Zdupcaliście ten serwer. Nie umiecie totalnie grać w RPG, totalnie. Jakieś dzieci leczą sobie kompleksy zamiast odgrywać jakieś fajne rzeczy. Dramat. Mi się nawet nie chce kłócić z tymi ludźmi, bo to nie jest fajne, bo to są... Tak dzisiaj bana wyłapuje wodze z tej wyspy, nie będę grał, tylko rozkuj mnie. Dzięki. Ja obiecuję ci na mają matulę, że ja wychodzę z tego. 29 do 20, zgodź? Nie, elo. Ja coś się na ulicy, ja jestem divo stąd. 29... Człowiek tylko się zdenerwował. Dałem szansę tej grze, jak zwykle. Musi mi dziecko wyprowadzić z równowagi. Odpalam FIFA, relaksacyjną japońską muzykę albo jakieś meksykańskie taco. Naprawdę, wczoraj zajebiście się grało z klamą, fajne RP, odgrywanie. Nic, trafisz na jakieś dziecioka, który myśli, że to jest Counter-Strike i będzie się prześcigiwał z tobą. Zamiast odegrać jakieś fajną dyskusję czy fajną kłótnię, to nic, kurwa, no nie da rady. Tak samo z psami, zero odgrywania, jakiejś dyskusji, tylko łapy, plecami. Żadnej kwady z takiego, wiesz, wczucia się, no nie da się w coś takiego grać, stary, no. Jak ja jestem czekoazą spokoju, to dzisiaj eksplodowałem normalnie. Nie ma co, serio, ja zawsze daję szansę, natomiast tylko chciałem wam pokazać, na czym polega GTRP, właśnie na takim czymś, że ludzie nie ogarniają gry w to, nie?